Witam bardzo serdecznie wszystkich subskrybentów, jak i nowo przybyłych widzów na kanale Military Hiking. Dość niedawno zwiedzaliśmy grupę warowną Ludendorff, następnie Moltke, Rhône, a dziś trochę mniej znany obiekt, ale obiekt, który mimo wszystko warto odwiedzić, a wszystko to zobaczycie w tym oto odcinku. Tak więc usiądźcie wygodnie i zasubskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, bo to nic nie kosztuje, a możecie być na bieżąco z naszymi materiałami. A jeżeli podoba Wam się to, co robimy i chcielibyście wesprzeć kanał, to możecie nam postawić tak zwaną wirtualną kawę. Link znajduje się w opisie filmu i za nią z góry bardzo dziękujemy. Skoro formalności mamy za sobą, no to zaczynamy. Panzerwerk 805, bo tu się dziś znajdujemy, to jeden z największych, jednokondygnacyjnych i najsilniej uzbrojonych schronów MRU. Panzerwerk 805 położony jest na przesmyku pomiędzy jeziorami Kursko i Długie, szerokość około 146 metrów. Połączonych kanałem taktycznym 801, co wymusiło dostosowanie projektu do ukształtowania terenu i wydzielenie dodatkowych sektorów do jego obrony. Schron otrzymał silne, standardowe uzbrojenie oraz dwa dodatkowe stanowiska dla karabinów maszynowych, chronionych ciężkimi płytami pancernymi 6P7. Nieznacznie wysuniętymi poza obrys ścian zewnętrznych schronu z zadaniem dodatkowego wzmocnienia obrony wschodnich brzegów jezior, mostku drewnianego i drogi biegnącej przez ten przesmyk. Obiekt ten nie posiadał jeszcze stanowiska bojowego miotacza płomieni na przedpolu schronu za kanałem taktycznym. Na zakręcie drogi zachowane są resztki drogowej zapory przeciwpancernej. O obsadzie żołnierskiej schronu niewiele wiadomo. Sam schron nie do końca został wyposażony i ukończony i o tym za chwilę powiemy. Czerwca 1938 roku podczas całodniowej inspekcji MRU Panzerwerk oglądał wódz III Rzeszy Adolf Hitler. Tutaj ten element, o którym wcześniej wspominałem, jako że obiekt jest niewykończony. Na elewacji mamy ciekawostkę, w przygotowanych gniazdach nie zdołano zamocować kształtowników na siatkę zabezpieczającą przed opadaniem ziemi i gruzu wzruszonych wybuchami. I tutaj mamy takie właśnie oto miejsca, które jeszcze nie zostały wykończone. Było to przygotowane, ale jeszcze tutaj tych kształtowników nie zabetonowano. Tak więc widzimy, że obiekt jest niewykończony i tak już pozostał. Po wojnie obiekt został dość mocno i skutecznie wysadzony. Materiałów wybuchowych tutaj na pewno nie żałowano. Nie zostały jedynie uszkodzone pomieszczenia zlokalizowane w części przylegającej do elewacji. Pancerze zostały usunięte, ale w dość dobrym stanie zachował się metalowy szyb, w którym osadzona była kopuła pancerna obserwatora piechoty. Obecnie schron znajduje się w rękach prywatnych, jego otoczenie wraz z działką forteczną zostały ogrodzone.
Okej, moi drodzy, wchodzimy do środka, do obiektu. Na zewnątrz jeszcze widzimy resztki farby maskującej. I zobaczymy, co tam się kryje w środku. Pamiętajcie o bezpieczeństwie. Jest ono tutaj niezbędne do tego typu zabaw. Zobaczcie, jakie masywne tutaj zawiasy, cała ta futryna. Okej, wchodzimy. Tutaj ciekawostką jest na pewno wyrwany ten głaz. Zobaczcie, jaka grubość ściany. Obiekt jest dość mocno zniszczony, ale mimo wszystko ciekawy.
Moi drodzy, to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą wędrówkę po północnym odcinku Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, to naprawdę daje nam siły do tworzenia kolejnych dla Was tego typu materiałów. A jeżeli podoba Wam się to, co robimy, to postaw nam wirtualną kawę. Link znajduje się w opisie filmu i za nią z góry bardzo dziękujemy. Tymczasem pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.